Ostatni numer. Tutaj przy wejściu jest też stoisko ekipy antyfaszystowskiej. Też można wspomagać chłopaków. I jeszcze co chciałem powiedzieć, że walka z dyskryminacją to nie jest tylko walka na ulicach. To też jest walka w codziennym życiu. Może walka to za duże słowo, ale nie wiem, większość z nas tutaj jest pewnie, no jesteśmy w większości to biali, heteroseksualni i mężczyźni. I tu dyskryminacja często nas nie dotyczy tak naprawdę, ale słyszy się chociażby w żartach, nie wiem, kawały o Żydach, kawały o Cyganach. To nie jest cool, to jest chujowe, jeżeli coś takiego słyszysz, to reaguj. To też jest walka i to też wymaga trochę odwagi, ale jest to dobra sprawa. Jeszcze mamy coś dla was. Jakiś wróbel! Wróbel! Sam wróbel!